poranny gość Radia Zachód. Dzień dobry Państwu, a po drugiej stronie wideo łącza marszałek województwa lubuskiego, pani Elżbieta Anna Polak, członek Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry pani marszałek. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Słyszymy się, mam nadzieję, dobrze, a oglądać tę rozmowę można także na naszym profilu facebookowym. Pani marszałek, na naszym też. I na profilu facebookowym lubuskie.pl. Zachęcamy oczywiście. Kolejny dzień agresji Rosji na Ukrainę. Ponad 1 300 000 uchodźców już dotarło do Polski z Ukrainy. Wielu z nich do województwa lubuskiego. Trwają akcje pomocowe organizowane przez NGOsy, przez administrację rządową, a także przez samorząd województwa lubuskiego. Proszę powiedzieć, jakie są najważniejsze w tej chwili działania, które Urząd Marszałkowski koordynuje? Panie redaktorze, wszystkie samorządy w całej Polsce, każdego szczebla, gminy, powiaty, nie tylko samorząd wojewódzki, ramię w ramię wspieramy działania rządu, działania państwa polskiego. Teraz niestety nie ma nic ważniejszego, to jest priorytet. Tutaj w Urzędzie Marszałkowskim sala kolumnowa spontanicznie zamieniła się w takie centrum, lubuskie centrum pomocowe. Razem z Zrzeszeniem Wójtów, Burmistrzów wszystkich gmin staramy się jak najlepiej skoordynować tą pomoc, żeby ona trafiła bardzo szybko, tak? Bo to nie ma teraz nic ważniejszego, jak to, żeby ta pomoc została przekazana Ukrainie. My mamy bezpośredni kontakt z naszymi partnerami, z obwodem Iwano-Frankowskim, Sumskim i Lwowskim i tam właśnie kierujemy tą pomoc. Udało się utworzyć wspólnie takie kanały przerzutowe. Dzięki temu transport medyczny, który jest najbardziej tam oczekiwany na wojnie, więc ten transport medyczny, który zorganizowaliśmy razem ze szpitalem w Gorzowie, już trafił do szpitala w Iwano-Frankowsku. Teraz za kolejne środki z budżetu samorządu 500 000 na ten cel przeznaczyliśmy. Przygotowujemy transport medyczny drugi do szpitala w Iwano-Frankowsku. Mamy obietnicę, że szpital podzieli się również z Sumskim obwodem. Wczoraj zarząd województwa postanowił przekazać dwie karetki pogotowia. Jedna z pogotowia w Zielonej Górze, druga w Gorzowie. Tu pani marszałek od razu pytanie, bo Lubuszanie też o to pytają, czy bezpieczeństwo zdrowotne Lubuszan, którzy i przybywających tutaj uchodźców nie pogorszy się w związku z tą darowizną, bo jednak dwie karetki z dwóch miast wojewódzkich, z dwóch stolic naszego regionu, no czy to nie będzie pewne osłabienie? Musimy się teraz podzielić, tak, szybko, natychmiast. My niedawno kupiliśmy zupełnie nowe Mercedesy do każdego pogotowia w ramach oczywiście funduszy europejskich. Szpital w Gorzowie i w Zielonej Górze wzbogaciły się o 3 nowe karetki w każdej stacji pogotowia. No niestety trzeba będzie się trochę posunąć w niektórych sprawach, podzielić również, bo to będzie za chwilę największa klęska humanitarna w Europie od II wojny światowej. Mamy w tej chwili 1,5 miliona, tak się mówi, tak? No dzisiaj na pewno już więcej uchodźców. Tutaj na zachodzie do regionu lubuskiego przybywa mniej, tak? Najwięcej do Warszawy, Wrocławia, Krakowa, oczywiście w tych regionach wschodnich, ale ta fala do nas dotrze wkrótce. Wczoraj też rozmawialiśmy z naszymi partnerami niemieckimi, z premierem Brandenburgii i premierem Saksonii. I co mówią Niemcy? Niemcy podobno są pod wrażeniem tego, jak w ogóle Polska radzi sobie z pomocą uchodźców. Czy państwo, pani potwierdza takie spostrzeżenia niemieckich partnerów? Wiem o tym, bo mamy też partnerów w innych krajach Europy, Francji, we Włoszech. Wszyscy są pod wielkim wrażeniem tego, w jaki sposób koordynujemy pomoc, jak bardzo Polacy prywatnie, cywile, tak, są zaangażowani. Tutaj na sali kolumnowej mam kilkuset wolontariuszy, którzy się zmieniają, organizacje pozarządowe. Także Polacy pokazują wielkie serce i Niemcy wczoraj premierzy naszych landów również zadeklarowali wsparcie, pomoc.
bo widzę, Lubuskie dobrze to koordynuje. Pani marszałek, jeżeli ktokolwiek chce się włączyć w pomoc albo udzielić, przekazać dary, których lista jest na państwa stronie internetowej, to oczywiście w każdej chwili może i gorąco do tego zachęcamy. Pomagajmy na wszelkie możliwe sposoby, bo chodzi tak naprawdę o bezbronnych ludzi, obywateli sąsiedniego kraju. Zmieniamy... Pani, jeżeli pan pozwoli, panie redaktorze, jeszcze na zakończenie chciałabym zaapelować do mieszkańców, żeby ta pomoc była taka konkretnie celowana, tak? Ponieważ w tej chwili najbardziej potrzebne są środki higieniczne, również artykuły żywnościowe z długim terminem ważności. No środki medyczne to rozumiem, że musimy kupić. Pani marszałek, ta lista, tę listę, jak powiedziałem, każdy znajdzie sobie na państwa stronie internetowej i na naszej wkrótce także. A chciałbym przejść do kolejnego tematu lubuskiego, też ważnego, jak sądzę, bo wojna się toczy oczywiście, ale my staramy się żyć normalnie tak długo, jak się da i tak też starają się działać kluby sportowe, które, gdzie spory ferment zapanował ostatnio, od wczoraj konkretnie, po państwa decyzji o przyznaniu jednemu konkretnemu klubowi, Stelmetowi Zielonogórskiemu, klubowi koszykarskiemu, 900 tysięcy złotych dofinansowania. Kluby z Gorzowa pytają na przykład, no a co z Gorzowem? Dofinansowanie jest na ten rok zapowiedziane o milion mniejsze, a tu nagle taki ekstras i to bez konkursu dla zielonogórskiego Stelmetu. Jak pani to tłumaczy? Czym powodowana jest ta decyzja? To nie jest decyzja nagła. Klub starał się o te środki. One zostały wpisane do budżetu. W uchwale budżetowej, która została przyjęta przez Sejmik 20 grudnia w ubiegłym roku, jest to uchwała oczywiście publiczna, tak? Wszyscy, myślę, wiedzieli, tak? Wszyscy sportowcy o tym, że takie wsparcie będzie kierowane do klubu, który jest przecież... No, w lidze europejskiej, tak? To jest jedyny chyba klub, który tak mocno reprezentuje region lubuski, również Polskę, tak? Na arenie europejskiej. Ale pani marszałek, Stal Gorzów jest z kolei w ekstralidze żużlowej i prezes Stali Gorzów Marek Grzyb mówi tak, rozsądek nakazuje, żeby działać sprawiedliwie przy przyznawaniu pieniędzy. Należało wziąć pod uwagę 4 lubuskie kluby, a nie tylko iść w jednym kierunku. No i tak gorzko dodaje, Gorzów wciąż jest na mapie województwa lubuskiego, a ja mam wrażenie, że traktowany jest tak, jakby już do tego regionu nie należał. Co pani odpowie na te słowa? Jutro jestem w Gorzowie, bardzo chętnie spotkam się z panem prezesem i porozmawiamy o współpracy. Mamy w tej chwili, przygotowujemy konkurs na promocję województwa lubuskiego poprzez sport. Temat nie jest zamknięty. Ja oczekuję od sportowców, klubów sportowych takiej zdrowej rywalizacji. I myślę, że nie na miejscu są takie komentarze wytykające sobie nawzajem miejsce, tak, na arenie. Pamiętam doskonale, jak wielokrotnie również Stal Gorzów wspieraliśmy w ramach naszych środków budżetowych i temat nie jest zamknięty. Pani marszałek, czy to nie jest tak, że największe szanse na dofinansowanie, bo tak mówią niektórzy, mają szanse te kluby, które są skonfliktowane z prezydentem Kubickim akurat w Zielonej Górze, że to jest z państwa strony jakiś element jednak gry politycznej? Przyznanie pieniędzy akurat dla Stelmetu Zielona Góra. To już pan przesadził, panie redaktorze, i to bardzo mocno. Myślę, że sukcesy koszykarzy lubuskich z naszego klubu koszykarskiego mówią same za siebie, tak? Więc absolutnie, gdy jesteśmy obecni, lubuskie z naszym logo na arenach stadionów, tak, hali sportowych w całej Europie, nie ma lepszej promocji niż właśnie promocja poprzez sport, zwłaszcza, że ten klub, pani marszałek, bezsprzecznie, tak, wychowuje też następców. Mamy również młodzież, tak, która uczy się od mistrzów. Czyli nie było, pani marszałek, w tym, odpowiadając na moje pytanie, nie było w tym z państwa strony, ze strony rządu województwa lubuskiego, żadnej uznaniowości w przyznawaniu tych pieniędzy akurat Stelmetowi Zielona Góra. Nie było, prawda?
Myślę, że kończąc tak już ten temat, chciałabym przede wszystkim podkreślić, że jest to Zastal to jest jedyny ekstraligowy klub. No ale to wszyscy wiemy, to wszyscy wiemy. Pani marszałek, unika pani odpowiedzi na to, unika pani odpowiedzi na to pytanie. Może jeszcze trzeci wątek zdążymy krótko zmieścić. Zachęcam pana prezydenta Zielonej Góry również do wspierania klubów, które są w Zielonej Górze i które najbardziej to właśnie Zieloną Górę promują, później Lubuskie. Powiedziałby zapewne, że też w historii miasta i Stelmetu Zielona Góra też miliony złotych zostały przeznaczone na wsparcie tego klubu. Zostawmy ten wątek, chociaż zostańmy jeszcze przy pieniądzach. Dodatki specjalne tak zwane, zgodne z prawem i na ten temat rozmawiać nie będziemy, bo ustawa o wynagradzaniu pracowników samorządowych takie możliwości daje. Tylko czy rzeczywiście 77 tysięcy złotych aż powinien dostać na przykład wicemarszałek Jabłoński za specjalne zasługi dla województwa lubuskiego? Inni wicemarszałkowie są niewiele wcale gorsi, jeśli chodzi o kwotę tych nagród. Co takiego specjalnego robili członkowie zarządu województwa lubuskiego w ubiegłym roku, że aż 77 tysięcy ekstra premii najlepszy z nich dostał? Panie redaktorze, to nie jest po pierwsze premia. Nie ma dodatek sensu, specjalny. Absolutnie. Dodatek specjalny. Jak sama nazwa mówi, dodatek. Nie ma sensu analiza poszczególnych składników wynagrodzeń pracowników samorządowych. Nasze wynagrodzenia są jawne, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznych i proszę porównywać wynagrodzenia brutto łączne, a nie poszczególne składniki. Taką patologię w ustalaniu wynagrodzeń pracowników samorządowych wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, który ograniczył zarobki wójtów, burmistrzów, prezydentów i marszałka. Natomiast w żaden sposób nie ograniczył zarobki. Rozumiem, że patologię, którą państwo postanowili skrzętnie wykorzystać. Nie, absolutnie. Proszę porównać, tak? Dodatki są jednym ze składników wynagrodzeń. To tak samo jakby pan porównywał na przykład dodatek stażowy. To są uzasadnione oczywiście wynagrodzenia. A dodatek specjalny czym jest uzasadniony? Dodatek specjalny czym jest uzasadniony, pani marszałek? Proszę to słuchaczom powiedzieć. Należałoby porównać wynagrodzenia brutto łącznie. Wynagrodzenia pana marszałka Jabłońskiego, wszystkich członków zarządu oraz marszałka. Jak ja pracuję 13 rok w zarządzie województwa, były na tym samym poziomie. W ubiegłym roku w grudniu zostały zmienione. Były niezmienne, na tym samym poziomie status quo. Członkowie zarządu zarabiali 12 500. Pamiętam, gdy zostałam wicemarszałkiem w 2008 roku, też dokładnie tyle zarabiałam. I proszę analizować łączne wynagrodzenie, nie wprowadzać słuchaczy naszych w błąd. Proszę spojrzeć, jakie są wynagrodzenia. Czyli dodatkiem specjalnym, pani marszałek, żebyśmy zamknęli jakimś konkretem, czyli dodatek specjalny, według tego, co pani mówi, skompensował obniżkę wynagrodzeń, którą wprowadził rząd PiS. Czy ja dobrze to rozumiem? Dodatek specjalny jest jednym ze składników wynagrodzenia, łącznie z podstawą zasadniczą, z dodatkiem stażowym, składa się na wynagrodzenie łączne brutto. I żeby sprawiedliwie ocenić wysokość tych wynagrodzeń, należy porównywać wynagrodzenia łączne brutto. Nie były one nadzwyczajne. No jak przeglądałem oświadczenia majątkowe, przeglądałem oświadczenia majątkowe z ostatnich lat członków zarządu województwa, to tutaj naprawdę, jak powiem, biedy nie ma. Od 140 do 180 tysięcy złotych rocznie. Ja zachęcam do przejrzenia wynagrodzeń prezesów spółek Skarbu Państwa zarządzanych, nadzorowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Tam są wynagrodzenia kilka razy wyższe, sięgające kwot 50 tysięcy, 60 tysięcy. Natomiast wynagrodzenia samorządowców przez 12 lat były niezmiennie na tym samym poziomie i naprawdę jestem zaskoczona tym tematem, który jest poruszony przez media narodowe. Ale pieniądze zawsze są i były i będą pewnie drażliwym tematem, szczególnie pieniądze publiczne. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Chyba się wyraziłam tak.
Jasno, dosyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem porannej rozmowy Radia Zachód była pani Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego. Miłego dnia. Pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy. Do usłyszenia. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.